dobra, co my tu mamy? Finały mistrzostw wygrana. 19-1 bilans, trafiłem na cheatera znowu, słuchajcie, wiecie? Przy bilansie 2-0. Trafiłem znowu na cheatera, tak jak na Xboxie, czyli gość grał brązowymi kartami, ale wszystko miało ocenione na 99. Jeśli nie dało nic zrobić, wyłączyłem crossplay, no i dograliśmy do rangi pierwszej. Ale podejrzewam, że aha, no tak, oczywiście opuścimy fut. To nie ma możliwości, żeby tak długo konsola się utrzymała w trybie poczynku. Generalnie myślałem, że to był duży przypadek, że trafiasz na gościa, na bota, Food Champions. No ale tak, na Xboxie mi się to zdarzyło. Potem oglądałem streama Damiego w piątek i Damiemu się to dwa razy zdarzyło w przeciągu pierwszych 10 spotkań Food Champions. I potem na PlayStation mi się też to zdarzyło. Stwierdziłem, że wyłączam crossplay, bo teraz jakaś plaga jest. Chyba na święta była jakaś przecena na cheaty na PC. I ludzie zaczęli, nie wiem, korzystać z tego masowo. Niestety jest to zbyt łatwo dostępne. Dobra, my tu mamy sporo paczek w ogóle przed nagrodami Food Champions. Na przykład twórca historii FIFA World Cup. Czyli dostaniemy Mykambecz, tam mam Pepe. A nie, Ajoła, dobra. Ranga pierwsza, bardzo proszę, lecimy. Po 100 tysięcy monet. Chyba ostatnie. Ja strzelam, że to już ostatnie takie nagrody. I że jej nas uraczy powrotem do nagród z informami. To znaczy, jej wie. Gracze raczej bardziej są zadowoleni z paczki 5x83+, niż 3 razy inform. Mimo wszystko wydaje mi się, że popełnią niepopularną decyzję i wrócą do nagród z informami. Ale to bym się zdziwił pozytywnie, gdyby doszli do jakiegoś takiego konsensusu, że on musi być troszeczkę ciekawsze niż to, co już było serwowane tyle czasu. Na razie dostaniemy 4x84 w pierwszym piku, w drugim... No! Pan Pato! No nie powiem, żeby to był jakiś patologiczny straf, całkiem w porządku, no. Zawsze można na ławeczkę dać, poświrować w jakimś frikowym składzie. Dobrze. Także trafione Winter Wildcard, bardzo proszę. I w ostatnim też poproszę taki dobry traf! Dobra, biorę Verde. Właśnie, co my mamy w sklepie jeszcze do tworzenia ewentualnie? 3 godziny na to zostało. Kurde, no jej kusi, żeby te pointsy dokupić, no. Najpopularniejsza opcja, 2800 FIFA points. Chyba trzeba będzie wydać 99 zł na tą paczkę, co? Tak, to już same za Food Champions zostały. No dobra, to za 50k najsłabsza w teorii paczka. Może jakieś ukałty polecą? Raczej monety nie zarobimy, żebyśmy mogli sprzedać. Ale nie, nawet bym nie chciał zawodników, wiecie, sprzedawać, żeby potem kupić tą paczkę za 500 tysięcy monet. Stówka pójdzie, nie? Stówka pójdzie na tą paczkę. 5 rzadkich piłkarzy 63+. No nie, no zacznijmy od paczek Ultimate. Tę zabawę. No! Ale proszę, coś mocnego! Kluivert to chyba dobrze, co? Pan Kluivert trafiony. Justin ma na imię, dobrze pamiętam? Tak jest, Justin Kluivert, 4x4. Nie rozumiem jednej rzeczy, jeśli chodzi o te karty wieloznaczne, bo tak. Przy niektórych kartach jak De Bruyne... Nie, czekajcie. Tak, De Bruyne, jak Jonathan Klaus, jakby niektóre statystyki są podbite na 99, nie? A w niektórych nie. Nie wiem, skąd ta dysproporcja. Taki Chong tak samo ma podbite stacy. Druga paczka Ultimate. Na razie ładnie siadło, ale w drugiej będzie troszkę gorzej. Lewy pomocnik Hiszpanii. Dobra, 5x83+, bardzo proszę, zacznijmy od tej środkowej. Może jakaś wieloznaczna? No nie, ale jest na pewno 86. No i tu będzie 87, Dawid! D.E.H. 87, 86 i 3x83+, okej. Okay. Kolejna paczka, 5x83+, no i chyba teraz bez ukautu. Chyba teraz bez walkoutu. Oj, Sergio Ramos! Ostatnia paczka, 5x83+. Zobaczmy. Zobaczmy. Ma nic z tych rzeczy. Niestety tylko Jack Grealish. Nawet nie Raheem Sterling. Do klubu. Co za pieniążki z Nazario kupuje? No chyba po najlepszego. Generalnie na Ekstraklasa Games, który startuje za tydzień, możemy grać wypożyczonymi kartami. Oczywiście są wymagania składowe, max jedna ikona. No ale to będę miał na 0,96 wypożyczonego. Trzeba będzie kupić mapę najlepszego i tyle. A Kante i Ronaldinho, no max jedna ikona. I max 3 karty 90+, więc... Kante w podstawowym składzie niemożliwy raczej. Przy Mbappe, Messi... Nie wiem, kogo tam jeszcze będę mieć. Kogoś tam będę mieć jeszcze. Nkunku tu jeszcze prawdopodobnie wleci. O, właśnie, Nkunku. O Nkunku jeszcze myślę, no. Zakupimy. W ogóle zacząłem więcej używać dla krokety, nie? W polu kartem i to też fajnie oddaje. Na papierze wygląda znakomicie ten Klosterman Winter Wildcard. A kosztuje ile? Tam 70 tysięcy. Ale za krótkie to podanie. Nie, ładnie.
No i szybko się rewanżujemy. No i spokojnie Leo. O, Vajran jeszcze to dobije. To z tymi pakami do 300-500k. No kończą się teraz o 19. Dawno w sumie nie wydałem na paczkę. Znaczy, w ogóle to jest najdłuższa paczka w historii FIFA. Co tu więcej gadać? Dobra, otwórzmy, zobaczmy. Dajcie już jakiegoś Aldabera. Ało! GW! GW! A! Myślałem, że będziesz GW, nie? Poleci. A jest Jean-Pierre Papin. Czy mamy jakąś jeszcze kartę wieloznaczną? Tak jest! To znaczy, mamy super overale walkoutowe. 8-8, 8-8, 8-7, 8-7, 2 razy 86, 8-5 i 8-4. 48 duplikatów. 48 duplikatów. Na końcu przed duplikatami? Naprawdę? Czołki Kluivert, tak jest! To jest akurat super zmiennik. Gość, który ma strzały wybitne. Najlepsze w grze.